Ja się czasami zastanawiam, czy to naprawdę, nie wiem, trzeba dużo mózgu używać, czy nie wiem. Wchodząc do meczu widzisz, że przeciwnik robi wszystko, żeby nie wygrać. W sensie ty robisz wszystko, żeby zremisować. O, no bo weszliśmy sobie do eventu 1 na 1, spoko. Że ten jeden punkt trzeba zdobyć, czyli remis nam wystarczy. No to jako, że człowiek nie chce być mędą, a wie, że zawsze to jest jakaś frajda, no to robi wszystko, żeby przeciwnik miał ten wynik bramkowy, miał taki, żeby to było na równo. A no mistrz, po prostu mistrz. Ja nie mam ciśnienia, bo to nareszcie jest taka edycja, że tutaj nie ma ciśnienia na wygraną, a ludzie nadal myślą, nie wiem, ten rating, nie wiem o co chodzi, nie wiem, tym starym pesem żyją. No specjalnie wbijam, bo strzeliłem gola. Wbijam sobie bramkę. Specjalnie sobie sam wbijam bramkę, bo strzeliłem gola. Przeciwnikowi. No tutaj znowu strzelam gola przeciwnikowi. No, akcje ładne, składne, stunning shoty, nie stunning shoty, spoko. Ładnie to wygląda. Tutaj jakaś siatka jeszcze upomykano chyba była założona. No tutaj specjalnie znowu oddaję przeciwnikowi piłkę. Zatrzymuję się tymi moimi obrońcami, żeby wziął, strzelił tą bramkę. Żeby frajda była z tej gry, bo to już naprawdę jest po prostu dno, kiedy Konami dodaje ci dodaje ci content, daje ci to, co miałeś miesiąc temu chyba, czy coś takiego. Czy 2 miesiące temu? To, co było 2 miesiące temu, daje jeszcze raz. No, to takie standardowe od Konami. Tutaj człowiek specjalnie cały czas. No i ja tego nie rozumiem, bo to jest cały fan z tej gry. Że sobie gramy i ja tutaj, żeby ten event zaliczyć, robię wszystko, żeby przeciwnik miał punkty, tak, żeby wygrał. I na sam koniec po prostu widzimy po prostu coś no, pięknego, no. Przeciwnik zdobywa bramkę. Ładna akcja też Modricia. Przeciwnik zdobywa bramkę pod sam koniec gry i zamiast dać mi zremisować, to ciśnie mnie, zamiast dać mi zremisować, żebym też zdobył ten punkt, to się broni. Ja nie wiem tutaj o co chodzi. To jest po prostu dla mnie... No i znowu specjalnie daję przeciwnikowi, żeby zremisował, no bo mam tą, ten punkt, jeden gol więcej. Co nie uderzenie, to... To jest stunning shot. To jest końcówka meczu. Wszystko pięknie, ładnie. De Bruyne tutaj. Kan to obronił, to w szoku byłem. Rummenigge tutaj jeszcze się wcisnął. No i zobaczcie, to jest po prostu mistrz. Kolega, jest remis. Ja dałem specjalnie zremisować i tutaj jest sytuacja, gdzie on wychodzi na prowadzenie. No i dobra, no okej. Myślałem, że skoro przez cały mecz widać, że ja daję mu zremisować specjalnie po to, żeby event zaliczyć, to będzie to działać też w drugą stronę. No ale niestety kolega się okazał być po prostu frajerem. Tyle. Bo jednak ciśnienie, parcie na tą wygraną w tej grze, no trochę to jest takie... Żal mi takich ludzi, bo naprawdę, no kurczę, cały mecz, mogłem go wgnieść w ziemię, bo cały mecz po prostu nic, wszystkie bramki jakie strzeliłem, to strzeliłem ze swoich akcji. Kolega naprawdę słabo grał. Słabo. Bardzo słabo. Bardzo słabo. Ta ostatnia akcja pod koniec, no dwie może trzy, dwie może mu wyszły. Takie pod pressingiem. Ale reszta to wszystko było albo przeze mnie gol strzelony, albo... Szkoda, no szkoda mi po prostu, znaczy nie szkoda, tylko wstyd mi za takich ludzi, no, że daje ci przeciwnika, który chce ci pomóc, a ty robisz po prostu na złość przeciwnikowi, no, what the fuck. Ale cóż, no to są, to już jest niestety problem, to ma problem ten człowiek, nie ja. Ja chciałem dobrze, a że kolega nie chciał współpracować, no to wyszło jak wyszło. I tyle. Gratulacje. Naprawdę to zwycięstwo było amazing. Amazing, niesamowite naprawdę. No cóż, Konami. Tak jest.